dziwne. Jestem po 30, skończyłem studia, a stoję to i ploję. Takie rzeczy powinno się robić góra do 20, co nie? No, dziwne to. Możesz! Oh fuck! Trafiłeś tego typa w Ferrari. Wygląda mi na Alfonsa. Co to za ścierwo? A nie mówiłem? Nie przesadzaj. Zagadam do niego krótko i grzecznie i będzie po sprawie. Sorry! To byłeś ty! Już nie żyjesz, ty paluwo! Miałeś rację, twoje sorry naprawdę zdziałało cuda. Ty! On tutaj idzie. Cholera! Idzie na górę. Ty idzie na górę. Zostały mi jakieś 2 minuty życia. Nie przesadzaj. Wiesz, zawsze się zastanawiałem, co bym zrobił, gdybym wiedział, że zostało mi tylko kilka godzin życia. Raczej kilka minut. Racja. Zawsze zastanawiałem się, co bym zrobił z tym cennym czasem. No i? Nic. Ja całe życie byłem tchórzem. Nigdy nic w życiu nie ukradłem. Na nartach nie jeździłem ze strachu, że mógłbym sobie coś złamać. Nigdy nie zaczepiłem żadnej kobiety. No to na co czekasz? No stary, do dzieła! To twoja ostatnia szansa. Ale przecież ja mogę do niej po prostu tak zagadać. Zagadać? Co ty, stary, oszalałeś? Nie masz czasu na gadanie. Po prostu idź i ją pocałuj, no. Zostało ci 30 sekund życia na tej planecie, no. Racja. Cholera! Cholera, zrobię to! To jest moja laska. Rozumiem, to jest trudna sytuacja dla nas wszystkich, ale pana żona i ja, my jesteśmy dla siebie stworzeni. Powtórz to jeszcze raz. Nawet jeśli mnie pan zabije, to i tak to niczego nie zmieni. Ona i ja należymy do siebie. Jesteśmy pokrewnymi duszami. Zasadzimy drzewo, zbudujemy dom, będziemy mieli dzieci, będziemy żyć do końca naszych dni. Nasza miłość nigdy się nie skończy i ożenię się z nią. Ożenisz się z nią? Tak. Jesteś tego pewny? Tak. Okej. W takim razie jesteśmy kwita. Tylko muszę mieć twoje słowo. Nigdy więcej jej nie zobaczę. Tak. A, tak na marginesie. Ona co 2 godziny potrzebuje nową parę butów.